stanowi kworum, aby Rada Miejska mogła obradować i podejmować prawomocne uchwały. Pozwolę sobie teraz tutaj usiąść. Przyjmiemy teraz porządek obrad. Radni to mają w swoich dokumentach. Pierwsze otwarcie, drugie sprawozdanie działalności burmistrza, trzecie sprawozdanie o odbytych posiedzeniach Komisji Rady, cztery podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz, pięć podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Chodecz, sześć podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście i gminie Chodecz na rok 2022-2023, siedem podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Sławęckie Góry, osiem podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od powiatu włocławskiego zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg, dziewięć podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i później 10 interpelacji i zapytania radnych, 11 sprawy bieżące i wolne wnioski i 12 zakończenie obrad. Jeśli ten porządek tutaj radni akceptują, proszę o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kogo nie ma? 10. Za jest 10 radnych, a więc stwierdzam, że będziemy obradować przy tym porządku obrad. Teraz przyjmiemy protokół z poprzedniej sesji. Kto z radnych się zapoznał i jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Za jest 10 radnych, a więc stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przez radnych podjęty. Teraz poproszę pana burmistrza o sprawozdanie z okresu międzysesyjnego. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, w okresie międzysesyjnym miało miejsce dość sporo ważnych wydarzeń dla funkcjonowania naszej gminy i ich mieszkańców. Zacznę od tego, że zakończyła się przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Sobiczewy, Brzeszewo, Zieleniewo, tak, z tak zwanego Polskiego Ładu pierwszego naboru. Pieniądze już dostaliśmy na konto gminy, nawet zostały przelane wykonawcy. Także cieszy to, że zostało to tak w miarę przez firmę szybko zrobione. Jeżeli chodzi o drogi gminne, w tej chwili trwa przebudowa drogi gminnej, krótkiego odcinka co prawda, ale myślę, że istotnego, w Zalesiu koło szkoły. Drodzy państwo, jesteśmy po przetargu na przebudowę, remonty świetlic wiejskich, które nam pozostały do wyremontowania, czyli Sobiczewy, Psary i Przysypka. Jesteśmy po przetargu, dwie firmy złożyły ofertę. No, będziemy, myślę, po dniu dzisiejszym, po zmianach w budżecie, wyłaniać wykonawcę. Drodzy państwo, też ważna informacja dla naszych mieszkańców, bo dopytywali o tą sprawę zainteresowani bardzo często. Został rozstrzygnięty przetarg, podpisana umowa również na zakup i dostawę laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich. Tak? Tam około 116 laptopów zostanie sukcesywnie do nas dostarczanych i będziemy je dystrybuować do mieszkańców. Drodzy państwo, ze spraw takich organizacyjnych, jeszcze jedna sprawa, dostaliśmy 100% dofinansowanie również z PROW-u na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową, tam jest kwota około 2,5 miliona złotych. Nadmienię tylko, że na całe województwo byliśmy na miejscu 5 na liście. To wysokie 5, tak a propos, bo jakby było 7 wniosków, to 5 może było, nie byłoby wysokie, ale przy 70 wnioskach 5 jest dobrym miejscem. Drodzy państwo, ze spraw takich organizacyjnych, to może powiem teraz, chciałbym wszystkich mieszkańców naszej gminy, radnych, sołtysów przede wszystkim zaprosić 14 sierpnia w tą niedzielę. Odbędą się tradycyjne, kolejne już 7 zabawy na wodzie na plaży miejskiej w Chodczu, ale to ten dzień będzie troszeczkę inny, bo w naszej gminie, no, wyjątkowy pod takim względem, że Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy będzie organizować w tym samym czasie na plaży tak zwany bezpieczny akwen, tak? Czyli będzie propagować bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczne korzystanie z wszystkich atrakcji związanych z wodą. Także serdecznie wszystkich zapraszam. Pogoda ma być ładna.
Przypominam oczywiście również 27 sierpnia w sobotę będziemy mieli dożynki parafialne, parafialno-gminne. Rozpoczynamy 13:30 paradą maszyn rolniczych tradycyjnie, także serdecznie na to zapraszam. Oczywiście też informuję, że 28, to znaczy tak będąc uściślić, chciałbym to, 27-28 sierpnia będą dożynki wojewódzkie w Włocławku, natomiast no, ta część taka obrzędowa, kulminacja jej będzie 28 w niedzielę na lotnisku w Kruszynie. Myślę, że na ten moment to wszystkie informacje, które chciałem Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To teraz poproszę o sprawozdania Komisji Rady. Może zaczniemy od Komisji Rewizyjnej. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Drodzy Państwo, w okresie międzysesyjnym nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Rolna. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Komisja Rolna w okresie międzysesyjnym odbyła jedno spotkanie. Zajmowaliśmy się rozpatrzeniem pism skierowanych do komisji i sprawami bieżącymi, w których był poruszany temat przejęcia od powiatu włocławskiego zimowego utrzymania dróg powiatowych i ulic leżących w ciągu tych dróg. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Budżetu. Komisja Budżetowa spotkała się w okresie międzysesyjnym również jeden raz i opiniowaliśmy projekty uchwał dotyczące zmian budżetowych na dzisiaj. Szanowni Państwo, w omawianym okresie komisja nie obradowała. Dziękuję. Dziękuję. I Komisja Skarg i Wniosków. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w okresie międzysesyjnym nie odbyła posiedzenia. No, dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania co do pracy komisji? Nie widzę. Przechodzimy teraz do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na rok 2022. I tutaj poproszę o informację od pani skarbnik w sprawie tego projektu. Szanowni Państwo, w toku realizacji budżetu na 2022 rok dokonuje się następujących zmian zarówno po stronach dochodów i wydatków. Zwiększono dotację w rozdziale 616 drogi publiczno-gminne w paragrafie 609 o kwotę 5 milionów złotych, dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Zwiększono dotację w rozdziale 616 drogi publiczno-gminne w paragrafie 635 o kwotę 750 tysięcy złotych, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Zwiększono dotację w rozdziale 616 drogi publiczno-gminne w paragrafie 635 o kwotę 113 400 zł. Umowa pomiędzy Urzędem Wojewódzkim a gminą. Pismem od wojewody kujawsko-pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 711 Urzędy Wojewódzkie w paragrafie 270 o kwotę 27 zł i 9 groszy w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Wprowadza się do budżetu gminy środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w rozdziale 758.14 różne rozliczenia finansowe w paragrafie 668 w kwocie 307 134 złotych i 55 groszy. Pismem od wojewody kujawsko-pomorskiego zwiększa się dotacje w rozdziale 801.53 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W paragrafie 201 o kwotę 10 167 zł i 36 groszy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Pismem od Ministerstwa Finansów zwiększa się dotacje w rozdziale 801.95 pozostała działalność w oświacie i wychowaniu w paragrafie 270 w kwocie 3932 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Pismem od wojewody kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 852.19 ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 201 w kwocie 1713 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
zwiększono dotację w rozdziale 921-95 pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego o kwotę 460 321 zł, dofinansowanie z PROW. Pozostałe zmiany w planie finansowym zarówno po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w celi zapewnienia realizacji zadań. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne. Nowe zadanie inwestycyjne pod tytułem przebudowa drogi gminnej nr 19-13-20C w miejscowości Gawin, gmina Chodecz w kwocie 1 520 000. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łanięta, działka nr 57, Obrąb Łanięta, gmina Chodecz, dokumentacja w kwocie 8 000 zł. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz w wysokości 5 300 000 zł. Wykup działki nr 34/2 położonej w miejscowości Słoweńskie Góry w kwocie 15 000 zł. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chodecz, dokumentacja w kwocie 25 000 zł. Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz, wiatrak Koźlak w kwocie 25 000 zł. Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i w Sobiczewach, gmina Chodecz w kwocie 1 000 000 zł. Przebudowa drogi gminnej nr 19-13-47C w miejscowości Krąszewice, gmina Chodecz w kwocie 480 000 zł. Zwiększa się też plan dotacji na przydomowe oczyszczalnie o kwotę 12 000 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę tutaj przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię. Opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę, to ja odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała nr 42/285/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na rok 2022. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy o finansach publicznych uchwala się co następuje. W uchwale 35/240/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Chodecz na 2022 rok zmieniono zarządzeniami burmistrza oraz uchwałami Rady Miejskiej wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. W paragrafie pierwszym uchwały dochody budżetu 44 616 974,81 zł zastępuje się kwotą 49 656 420,58 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego. Pierwsze dochody bieżące w kwocie 30 539 481,03 zł i punkt drugi dochody majątkowe w kwocie 19 116 939,55 zł. I punkt drugi w paragrafie pierwszym ustęp drugi punkt A uchwały w załączniku nr 3A. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 738 773,76 zł do wysokości 5 750 654,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. W paragrafie drugim uchwały wydatki budżetu kwotę 42 478 180 złotych i 1 grosz zastępuje się kwotą 52 125 998 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego. Pierwsze wydatki bieżące w kwocie 28 373 448 złotych 6 groszy. I drugi, punkt drugi, wydatki majątkowe w kwocie 23 752 550
zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Punkt 4. W paragrafie 2 ustęp 2 punkt a uchwały w załączeniu nr 3b wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o wysokości 5 738 773 zł 76 groszy do wysokości 5 750 654 zł 12 groszy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Punkt 5. W paragrafie 4 ustęp 3 uchwały w załączniku nr 10 ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Punkt 6. W paragrafie 5 uchwały w załączniku nr 6 do uchwały limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt 7. W paragrafie 6 uchwały paragraf 6 uchwały otrzymuje brzmienie. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 469 577 zł 48 groszy. Zgodnie który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi a z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 869 205 zł i 20 groszy. B. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 tysięcy złotych. C. Wykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków okresowych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 570 372 zł i 28 groszy. Punkt 8. W paragrafie 7 uchwały w załączniku nr 10 do uchwały określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 610 372 zł i 40 groszy pochodzących a wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 010 000 zł. Punkt B. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000 zł. I punkt C. Niewykorzystywanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 570 372 zł i 28 groszy oraz rozchodów w wysokości 2 140 794 zł 80 groszy, z czego kwotę rozchodów stanowią podpunkt A spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 484 410 zł. Podpunkt B. Spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 128 384 zł i 80 groszy. I podpunkt C. Wykup papierów wartościowych w kwocie 1 528 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Punkt 9. W paragrafie 9 uchwały w załączniku nr 11 do uchwały dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych
w wysokości 516 455 zł i 3 grosze do wysokości 528 455 zł i 3 grosze zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały i punkt 10 w paragrafie 9 uchwały A w załączniku nr 12A i 12B plan finansowy dochodów i wydatków środków funduszu pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok w wysokości 123 179 zł 56 groszy do wysokości 127 138 zł 65 groszy zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chodcza i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jeśli wszystko jasne i nie ma pytań, to ja poproszę szybko o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Sejm jest 10 radnych, a więc stwierdzam, że jednogłośnie Rada podjęła uchwałę nr 285. Teraz przechodzimy do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033. I też poproszę panią skarbnik o przypomnienie tych informacji. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do uchwały budżetowej na rok 2022 dotyczących dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, jak i również zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i 2. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów do kwoty 49 656 420 zł 58 groszy i wydatków do kwoty 52 125 998 zł i 6 groszy, jak i również realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 23 752 550 zł. Planowane przychody to kwota 4 610 372 zł i 28 groszy. Planowane rozchody to kwota 2 140 794 zł i 80 groszy. Deficyt budżetu na rok 2022 stanowi kwotę 2 469 577 zł i 48 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetowa rozpatrywała tę sprawę. Poproszę o opinię. W tej sprawie również Komisja Budżetowa wydała pozytywną opinię. Dziękuję. Dziękuję. Czy radni mają pytanie? Nie ma. Nie ma pytań. W takim razie odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 42/286/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Chodecz na lata 2022-2033 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 35/241/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Chodecz na lata 2022-2033 zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Chodczu oraz zarządzeniem burmistrza wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 i 2. które otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chodcza i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz. To jest właśnie ten projekt uchwały 286. Przechodzimy do głosowania, jeśli wszystko jasne. Kto jest radnych za? Za jest 10 radnych. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała 286 została przez radnych podjęta. Teraz w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w mieście i gminie Chodecz na 2022-2023. I teraz może poproszę o przedłożenie informacji panią Darię Łukaszewicz.
Ustawa z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw określa zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Zgodnie z artykułem 39a ustęp 3 ustawy Prawo oświatowe, Rada Gminy została zobowiązana do określenia średniej ceny jednostki paliwa na każdy rok szkolny w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Chodecz na rok szkolny 2022-2023 przyjęto średnie ceny paliw na stacji paliw w Chodczu. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. Dziękuję. No dziękuję bardzo. Komisja Budżetowa, proszę o opinię. Po zapoznaniu się z tematem komisja wydała pozytywną opinię. Dziękuję. No dziękuję bardzo. Czy jakieś są pytania? Nie widzę. W takim razie odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 42/287/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w mieście i gminie Chodecz na rok szkolny 2022-2023. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Prawo oświatowe uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2022-2023 w wysokości. Pierwsze, benzyna bezołowiowa 95,6,81 zł za litr. Dwa, benzyna bezołowiowa 98,6,85 zł za litr. 3. Olej napędowy 7,02 zł za litr i 4. Autogaz 3,46 zł za litr. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chodcza i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więc bardzo proszę, radnym są znane już te stawki, to przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za? Jeszcze raz, no? Dobra. A więc jednogłośnie stwierdzam, że uchwała numer 287 została przez radnych podjęta jednogłośnie. 288. No to szybciutko. Teraz w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Sławęckie Góry. I o przypomnienie tych informacji poproszę panią mecenas Dorotę Grabczyńską. Mając na uwadze zajęcie części działek 29, 30, 31, 32 i 34 w obrębie Zalesie pod budowaną drogę gminną, celowym jest wykupienie przez miasto i gminę Chodecz gruntów pod wykonaną inwestycję. Zgoda na nabycie gruntów dotyczy działek będących wynikiem podziału działek 29, 30, 31, 32 i 34 o powierzchni, która ostatecznie zostanie ustalona w wyniku podziału, ale oscylująca w granicach 250 m kwadratowych. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. I tutaj nad tym pracowała znowu Komisja Budżetowa. Napracowała się dzisiaj. Poproszę o opinię. Komisja Budżetowa stwierdziła, że należy uregulować stosunki prawne i wykupić omawiany grunt. Dziękuję bardzo. No dziękuję bardzo. To w takim razie odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 42/288/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Sławęckie Góry. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 litery a ustawy o samorządzie gminnym oraz w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Miejska w Chodczu ustala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na nabycie przez miasto i gminę Chodecz działek
powstałych z podziału działek 29, 30, 31, 32, 34 Obręcz w Zalesie, które zostały zajęte pod budowę drogi gminnej o łącznej powierzchni około 250 metrów kwadratowych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chodcza. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf czwarty. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz. No bardzo proszę teraz o głosowanie. Za jest 10 radnych, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała numer 288 została podjęta. Teraz w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od powiatu włocławskiego zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg. I tutaj znowu poproszę o przybliżenie informacji panią Dorotę. Powiat włocławski wystąpił do burmistrza Chodcza o przejęcie przez miasto gminę Chodecz u zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022-2023. Mając na uwadze dotychczasowe pozytywne doświadczenia w tym zakresie, dobrze układającą się współpracę z powiatem włocławskim i możliwość połączenia wyżej wymienionego zadania z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, przejęcie przez miasto i gminę Chodecz od powiatu włocławskiego zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym należy uznać za w pełni uzasadnione. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Ta sprawa jest w gestii Komisji Rolnej i tutaj poproszę przewodniczącego komisji o opinię. Opinia jest pozytywna. Od wielu lat gmina Chodecz współpracuje z powiatem włocławskim, dlatego tak to zaopiniowaliśmy. Dziękuję bardzo. No tak, rzeczywiście. W takim razie, jeśli wszystko jasne, a widzę, że tak, podchodzimy do głosowania. Przeczytam jeszcze uchwałę, prawda? Zapomniałam. 289. Uchwała numer 42/289/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od powiatu włocławskiego zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2022-2023. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 11 w związku z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miejska w Chodczu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przejęcie przez miasto gminę Chodecz od powiatu włocławskiego zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2022-2023. Paragraf drugi. Przyjęcie zadań, o których mowa w paragrafie pierwszym, nastąpi na podstawie porozumienia zawartego przez miasto i gminę Chodecz z powiatem włocławskim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chodcza i paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej miasta i gminy Chodecz. I teraz przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Za jest 10 radnych. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała numer 289 została podjęta. Teraz punkt 9. W sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrębie odrębnych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. I tutaj znowu poproszę panią Dorotę o przybliżenie tych informacji, chociaż uchwała w tej treści była podejmowana na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w lipcu. Treść jest identyczna. Nadzór z Urzędu Wojewódzkiego prosił o uszczegółowienie uzasadnienia uchwały, tak by jasno wynikało to, jak zwiększenie
tych punktów sprzedaży alkoholu wpłynie na gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Dziękuję. Właśnie. Chodzi o to uzasadnienie. W takim razie Komisja Obywatelska wracała do tej sprawy. Jaką ma opinię? Szanowni Państwo, Komisja dokonała ponownej analizy projektu uchwały i podtrzymała pozytywną opinię. Dziękuję. No dziękuję bardzo. No to pozostaje mi odczytać projekt uchwały. Uchwała nr 42 łamane na 290 na 22 Rady Miejskiej w Chorczu z dnia 11 sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Chorczu w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Chodecz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Miejska w Chorczu uchwala co następuje. A poproszę tutaj może kolegę o kontynuację. Tak. Muszę się napić wody chyba. Paragraf pierwszy. Zmienia się zapis paragrafu 2 punkt 3 uchwały nr 45 łamane na 296 łamane na 18 Rady Miejskiej w Chorczu. Stary zapis 3 napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu 5 zezwoleń. Na nowy zapis 3 napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu 10 zezwoleń. Paragraf drugi. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Chorcza. Paragraf czwarty. Uchyla się uchwałę nr 41 łamane na 28 na 22 Rady Miejskiej w Chorczu z dnia 13 lipca 2022 roku zmieniającą uchwałę nr 45 na 296 na 18 Rady Miejskiej w Chorczu z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży. Zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję bardzo. O, dziękuję. Dziękuję bardzo. Już mi mowa wróciła. W takim razie wszystko jasne? Tak. Przechodzimy do głosowania. To już jest ostatni projekt, więc zbliżamy się do końca naszego porządku obrad. Za jest 10 radnych. Stwierdzam, że jednogłośnie Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 290. Teraz interpelacje i zapytania radnych. Czy są, bo nie mam zgłoszeń? Nie widzę. Sprawy bieżące i wolne wnioski też nie zostały zgłoszone. W takim razie zamykam obrady 42. Zamykam 42. sesję.